mówiliśmy o tym, że w rodzinie mamy wiele różnych rodzajów granic. Teraz powiemy o dwóch bardzo ważnych w tym odcinku, o granicy bezpieczeństwa. Może się wydawać oczywiste, że taką granicę bezpieczeństwa dziecka stawiamy, ale warto się zastanowić, dlaczego w ogóle ją stawiamy. Pierwsza rzecz, no to jest, jak sama nazwa wskazuje, dla bezpieczeństwa naszego dziecka. I to jest oczywiste, mówimy, żeby nie wkładało rączki do kontaktu, mówimy, żeby nie kręciło kurkami od gazu, że tego nie wolno. I są takie miejsca, które mówimy, nie wolno, tutaj nie. Ale drugi powód jest, brzmi podobnie, ale jest troszkę inny. Dla poczucia bezpieczeństwa dziecka, czyli dziecko, które nie ma dobrze postawionej granicy bezpieczeństwa, ma obniżenie poczucia bezpieczeństwa i ono samo często jest u nas w gabinecie jako dziecko z lękami. Okazuje się, że ludzie, którym, również dorośli ludzie, którym jako dzieciom nie stawiano granic bezpieczeństwa, nie stawiano w ogóle żadnych granic, ci ludzie często mają bardzo duże trudności emocjonalne i często mają lęki. Dziecko potrzebuje jasnych zasad, jasnych reguł, pewnej powtarzalności, stabilizacji. Dlatego mówimy o tej granicy właśnie bezpieczeństwa. Wtedy dziecko wie, czego się spodziewać. Wie, co mu wolno, wie, czego mu nie wolno. Można powiedzieć, że to do pewnego wieku to rodzic decyduje, co dziecko może, czego nie może. Dlaczego? Dlatego, że taką mamy odpowiedzialność. Dziecko potrzebuje dorosłego. Tak. Dziecko potrzebuje rodzica. Dziecko samo nie wie, co jest dla niego dobre. Co jest dla niego bezpieczne, czy nie. Ono chciałoby na przykład, nie wiem, biegać gdzie chce, ale to dorosły wie, że jest ulica, że są światła, że są samochody, ale że jest pewne niebezpieczeństwo. Ale ja też mogę nie chcieć, żeby chodziło mi w takich miejscach, gdzie na przykład świeżo sobie posiałem jakieś rośliny i też mam prawo powiedzieć, że tam nie wolno. Często dorośli chcą być tacy, nie wiem, partnerscy dla swoich dzieci, i jakby uważają, że muszą wszystko koniecznie dziecku do końca wytłumaczyć. To nie jest do końca prawda. Ja jako nastolatka pisałam pamiętniki i pamiętam takie swoje wpisy, że jak będę miała swoje dzieci, to będę dla nich najlepszą przyjaciółką. Absolutnie uważam, że nie, że to był... Teraz widzę to zupełnie inaczej. Jestem przekonana, że moje dzieci, nasze dzieci powinny mieć przyjaciół, przyjaciółki wśród swoich rówieśników. A dziecko potrzebuje rodzica, dziecko potrzebuje dorosłego, potrzebuje kogoś, na kim będzie mogło się oprzeć. No więc jeśli stawiamy tę granicę i robimy to we właściwy sposób, to normalne dziecko, gdy natknie się na tę granicę, zareaguje złością. Niezadowoleniem. Będzie niezadowolenie. Będzie kwęczeć, czasem będzie płakać, będzie próbować ją przekroczyć. Nie zapomnę tego, jak swojemu synowi powiedziałem, żeby nie przekraczał takiej granicy w kuchni, gdy gotowałem. Taki maluch próbował stopę postawić na tej granicy i patrzył, co ja zrobię. Mówi, nie, i dalej z powrotem w to miejsce. Była to jakaś batalia o to. Był bardzo niezadowolony, płakał. Musiałem go za rękę wyciągnąć delikatnie, ale go jednak ciągnąłem, że za granicę tu możesz być, tu nie możesz być. Tu jest gorące, tu jest wrzątek. I co się dzieje, kiedy rodzic utrzyma te granice, dziecko niezadowolone jest w takim krótkim dystansie, ale ostatecznie poczucie bezpieczeństwa rośnie. Mam silnego tatę, mam silną mamę, jakby się coś działo, to mnie obronią. Natomiast jeśli stawiamy granice, dziecko oczywiście płacze, jest niezadowolone, mama lub tata ulega, no bo taki biedny, no bo płacze, no bo wstyd, bo sąsiedzi słyszą, bo teściowa za ścianą słyszy, jak, co wy robicie temu Jasiowi, prawda, on tutaj płacze, płacze. I rodzic ulega, to dziecko w krótkim dystansie jest zadowolone, jest super, ma to, co chciało, ale w dłuższym dystansie poczucie bezpieczeństwa dziecka spada. I wtedy właśnie często te dzieci mają lęki. Kiedy postawimy dziecku jakąś granicę, mówimy, to wolno, tego nie wolno, to tak jak tutaj mówimy sobie, efektem jest niezadowolenie, jest płacz. Dzieci są bardzo inteligentne, wiedzą,
że jakbym jak zareagować, żeby rodzic uległ. Inaczej do mamy, inaczej do taty, inaczej z ciocią, inaczej z babcią. Tutaj proszą, błagają, całują po rączkach, tutaj kładą się na ziemię, krzyczą, wrzeszczą. Córcia robi cielęce oczka. Tak, tak, tak. Jest też tak, że na przykład był, to ty mnie nie kochasz. Jakbyś mnie kochała, to byś mi to dała, tak? Albo ty jesteś najgorszą mamą na świecie, tak? To są cytaty nie tylko z naszej rodziny, to się pewnie często powtarza. Należy być przekonanym, że taka reakcja dziecka jest reakcją oczekiwaną, naturalną i... Mamy normalne dziecko, bo się złości. Dokładnie. Pomyśl sobie, że jeżeli zakażesz dziecku jeść słodyczy, najpierw obiad, potem słodycze, to nie oczekuj, że ono powie, mamusiu, jaka ty mądra jesteś, tak dobrze mnie wychowujesz, dziękuję, że mi zakazujesz właśnie jeść najpierw słodyczy. Raczej byłoby to nienormalne dziecko. Raczej dziecko będzie płakało, kwękało, nie, tylko jedno kawałeczek, proszę, błagam. Albo będzie właśnie krzyczeć, płakać. Natomiast to my wiemy, co jest dla niego dobre. I chociaż jego reakcja jest taka właśnie niezadowolenie, rodzic powinien przetrzymać to niezadowolenie dziecka z miłości do niego, wiedząc, że to jest właśnie dla niego dobre. To, co jeszcze ważne, dwa istotne powody, dla których warto te granice porządku i bezpieczeństwa stawiać. To jeden taki, że później ludzie, którzy tak byli wychowywani, lepiej funkcjonują w społeczeństwie. Może słyszeliście o historiach dzieci, które były przynoszone z przedszkola do przedszkola, z klasy do klasy, ciągle nie taka pani, ciągle nie tacy koledzy i nagle się okazuje, że przede wszystkim rodzice byli nie tacy, bo rodzice nie potrafili postawić dziecku granic, dziecko jest nauczone, jest egocentrykiem, rządzi, nie umie później funkcjonować w społeczeństwie. I czwarty, bardzo ważny powód spośród tych, które wymieniamy, to jest to, że stawiamy granice porządku i bezpieczeństwa dla naszej własnej wygody.